Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom konferencji za zaproszenie mnie na dzisiejszą konferencję. Czuję się wyróżniona i zaszczycona. Ja jestem psychiatrą, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeutą i tym, czym zajmuję się w klinice, to również zaburzeniami odżywiania. Będę mówić o jadłowstręcie psychicznym, czy może lepiej o anoreksji psychicznej i zastanowię się, czy jaki to ma związek, to zaburzenie na płodność kobiety dojrzałej. ICD-10, ja tylko przypominam, że to jest obowiązująca jeszcze w Europie, czyli w Polsce, klasyfikacja dotycząca chorób i zaburzeń psychicznych. ICD-11, która będzie wzorowana, mam nadzieję, na DSM-5, to myślę, że najwcześniej 2017 rok. Czyli u nas obowiązują tego typu jednostki. One klasyfikowane są, jeżeli są podane kryteria klasyfikacyjne, to znaczy, że dana jednostka, dane zaburzenie jest kryterialnie uznane i na podstawie specyficznej ilości kryteriów, tak lub nie, spełnia definicję diagnozy. W psychiatrii nie jest to wszystko takie oczywiste i dlatego DSM-5, które się pojawiło w 2013 roku, niektóre kryteria złagodziło. Jako psychiatrzy jesteśmy zadowoleni z klasyfikacji DSM-5, bo tak jak mówiła moja przedmówczyni, pani dr Wróbel, jest to pierwsza klasyfikacja, która podchodzi do zaburzeń i chorób bardzo interdyscyplinarnie. Jakie są zmiany, jeżeli chodzi o poprzednią, czyli DSM-4? O anoreksję psychiczną. Proszę Państwa, w kryteriach my wszyscy wiemy, że dochodzi do zaburzenia wszystkich trzech osi hormonalnych w organizmie kobiety przy biegu jadłowstrętu psychicznego, ale jednym z kryteriów, z wymagań było brak kolejnych trzech cykli miesiączkowych po sobie występujących, żeby można było postawić diagnozę anoreksji psychicznej. To nie obowiązuje. Dlatego, że uważa się, że należy wziąć pod uwagę aspekt anoreksji u mężczyzn. Czy anoreksja psychiczna występuje u mężczyzn? Bardzo trudno tę diagnozę postawić. W opisach naukowych tak, uważa się, że 10-krotnie rzadziej niż u kobiet. Doświadczenie kliniczne moje, które mam, to może 2 razy podpisałam się pod diagnozą anoreksja psychiczna u mężczyzny. Zwykle są to objawy anoreksji psychicznej, które towarzyszą zupełnie innemu zaburzeniu, czy to kompensacji psychotycznej, zaburzeniom afektywnym, nieprawidłowo kształtującej się orientacji, czy nieprawidłowej osobowości. Również wzięto pod uwagę dziewczęta z pierwotnym brakiem miesiączki. To, co się dzieje na świecie i w Polsce również, niestety obniża się wiek początku choroby. Jakieś 10-15 lat temu średnia, kiedy trafiały dziewczęta z rozpoznaniem czy z podejrzeniem anoreksji psychicznej, to był 16-17 rok życia. W tej chwili mamy 12-13-latki. 12-latki to są dziewczynki z pierwotnym brakiem miesiączki, czyli na wstępie miałyby diagnozę anoreksji psychicznej w postaci atypowej. I kolejna rzecz. To jest, myślę sobie, wyzwanie już, wymóg czasu. Tyle mówi się o leczeniu niepłodności, czy o pladze, którą zaczyna być niepłodność u kobiet w wieku rozrodczym, dojrzałym. Ja muszę Państwu powiedzieć, że to, z czym my się spotkamy, to dziewczęta kilkunastoletnie, które zażywają środki antykoncepcyjne. I środki antykoncepcyjne będą powodowały krwawienia miesięczne. Nawet jak wskaźnik masy ciała będzie wynosił 11 czy 12, do tego się też odniosę, ale to nie ma nic wspólnego z cyklem miesiączkowym i z miesiączką, która występuje. Stąd
jest to kwestia zmiana kryteriów unowocześnienia. I bulimia psychiczna to znowu jest tak, że tam z kolei zredukowano objawy. W bulimii psychicznej, aby ją rozpoznać według DSM-5, wystarczy jeden epizod objadania się, bo bulimia może mieć dwie postacie, przeczyszczającą się albo nieprzeczyszczającą, czyli są epizody objadania się bez stosowania jakichkolwiek sposobów przeczyszczania przewodu pokarmowego albo postać przeczyszczająca się wtedy, kiedy oprócz epizodu objadania się bezpośrednio po epizodzie ma miejsce przeczyszczanie przewodu pokarmowego, czyli stosowanie środków przeczyszczających, odwadniających, prowokowanie wymiotów. Mało kto wie, że anoreksja psychiczna ma również dwa typy. O tym nie mówi ani DSM-5, ani ICD-10. Mówiła o tym DSM-4 i jako klinicyści, praktycy korzystamy z tego podziału jadłowstrętu psychicznego. Jadłowstręt psychiczny również ma dwie postacie. Jest postać restrykcyjna i postać bulimiczno-wydalająca. Postać restrykcyjna to taka, gdzie pacjentka tylko ogranicza ilość spożywanego pokarmu do absurdu plus stosuje wysiłek fizyczny, najczęściej w postaci kompulsywnych ćwiczeń fizycznych. Natomiast postać bulimiczna to taka, gdzie oprócz restrykcyjnej diety, niestety czasem w procesie terapeutycznym jako błąd jatrogenny zmienia się ta postać w postać bulimiczną, czyli oprócz diety restrykcyjnej są napady objadania się z przeczyszczaniem przewodu pokarmowego jako środek kompensujący. I nowość, która została wprowadzona, którą znamy, myślę, że wszyscy się spotykamy, binge eating disorder, kompulsywne objadanie się. To zaburzenie jest najczęściej kojarzone z otyłością. Żeby Państwu trochę, żeby dać takie spojrzenie na anoreksję psychiczną, to proszę Państwa, dlaczego psychiczna? Dlatego, że to, co my widzimy w jadłowstręcie, somatycznie i potem na zasadzie dysregulacji wszystkich osi hormonalnych, to jest ta dopiero konsekwencja. Somatycznie anoreksja jest niczym innym jak chorobą głodową. I tutaj pierwsza rzecz to jest taka opieka somatyczna, może to robić pediatra, internista, niekoniecznie psychiatra w tym wczesnym wieku, w tej wczesnej postaci i niekoniecznie, a już broń Boże, psychoterapeuta. To są ścisłe kanony, kiedy psychoterapeuta ambulatoryjnie może prowadzić z chorą z jadłowstrętem psychicznie. Natomiast jest to absolutnie zaburzenie na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, tam się zaburza, tam się znajduje klucz i początek. I też Państwu pokażę, jak nauka podchodzi do tego zaburzenia, z jakich bardzo różnych poziomów, ponieważ jadłowstręt i bulimia to kanony zaburzeń odżywiania, ale współczesny świat funduje nam inne postaci zaburzeń odżywiania, jak ortoreksja, jak pregoreksja, jak anarchia jedzeniowa, jak alkoreksja, u mężczyzn bigoreksja, szereg innych i świat naukowy i psychoterapeutyczny dyskutuje, jakie jest miejsce tych zaburzeń, które z nich są stylami życia, które z nich należą do tak zwanych uzależnień behawioralnych. Uzależnienie behawioralne to takie, gdzie nie ma objawów abstynencyjnych, tak jak jest to w uzależnieniach substancjalnych, a które należą do kategorii zaburzeń odżywiania. Dyskusja jest otwarta i trwa. Również włączyliśmy się jako klinika w tę dyskusję. Mamy duże badania, prowadzimy dotyczące ortoreksji, zupełnie nowego konstruktu, nowego zaburzenia,
Myślę, że każdy na sali ma coś z ortorektyka, bo to jest tak zwane skupienie się na zdrowej diecie. No ręka w górę, kto nie dba i kto nie patrzy, nie chciałby się zdrowo odżywiać. Myślę sobie, że to jest olbrzymi temat i olbrzymia rzecz znowu do poruszenia. Pod wzgórze. Proszę Państwa, jedno zdanie, bo cały materiał będziecie Państwo mieli dostępny. Ja nie będę czytać pewnych rzeczy, które są na slajdach. My patrzymy na podwzgórze jako na taką strukturę, która jest oparta, odpowiedzialna za behawioryzm żywienia. I tak naprawdę regulacja masy ciała jest oparta o układ homeostatyczny. I to, co myśmy osiągnęli w drodze ewolucji, i to jest nasze dziedzictwo. Organizm nasz zawsze będzie dążył i ważniejsze są wszystkie systemy i mechanizmy, które są odpowiedzialne za zwiększenie masy ciała, magazynowanie tłuszczu i energii. I nieodwrotnie. W związku z tym pytanie, ile musi się natrudzić anorektyczka, żeby ten układ homeostatyczny zburzyć? Mało tego, w anoreksji utrwala się swoisty układ homeostatyczny, tak jak w każdym systemie, który prowadzi do dysregulacji, których my nie znamy do końca. Dlaczego tak się dzieje? Tu chcę powiedzieć, że jeszcze o tych dwóch drogach regulacji pobierania pokarmu. Ta niemetaboliczna to jest tak naprawdę wszystkie bodźce, na które reaguje bezpośrednio nasz przewód pokarmowy, rozciąganie żołądka i tak dalej. I to jest ta niemetaboliczna droga, która bardzo szybko uruchamia układ, mówi stop, jest rozciągnięty żołądek, mamy pokarm, dalej nie jemy. Ale żeby było trudniej, to jest jeszcze droga druga, długofalowa, metaboliczna, zależna od hormonów. I to, o czym w tej chwili najwięcej się mówi, to jest o leptynie i o insulinie. O insulinie wiemy niewiele. Ona ma bardzo duże znaczenie w homeostazie, w jadłowstręcie, w konsekwencjach i to, co myślę, wszystko przed nami, to leptyna. Leptyna, proszę Państwa, bardzo duży, to jest taka regulacja, ona jest prosta, chcę tylko Państwu pokazać, zanim jeszcze powiem o leptynie. Dwa pierwsze stopnie, to jest pod wzgórze. Ale zwróćcie Państwo uwagę, dwa olbrzymie przeciwstawne układy. Układ oreksygeniczny z potężnym peptydem oreksygenicznym, neuropeptydem Y i z białkiem pokrewnym białku Egłoti, ze wszystkimi innymi, galaniną, oreksynami. Nie oreksyna B, również przyczyniliśmy się do tego w klinice, że badaliśmy stężenie oreksyn. Oreksyna B nie ma związku z odżywianiem, ma olbrzymi związek z behawioryzmem, ale nie z odżywianiem. I przeciwstawny układ z proopiomelanokortyną, z kart i tutaj jest leptyna jako najpotężniejszy peptyd anoreksygeniczny. Leptyna to takie białko, cytokina, jak kto woli, tak może nazwać, która jest białkiem tkanki tłuszczowej białej. I to nie tylko hormon anoreksygeniczny, ale ma olbrzymie znaczenie w wielu innych funkcjach organizmu, w tym również w inicjowaniu, czyli w zatrzymywaniu albo w odwracaniu, przywracaniu krwawienia miesięcznego. I badania olbrzymie ginekologów mówią, że taki minimalny poziom leptyny to jest około 15 mikrograma, nanograma na mililitr. Dlatego, że leptyna jako rezerwuar energii, bo ona jest odpowiedzialna za magazynowanie energii i za uwalnianie energii takie, które odpowiada homeostazie organizmu. I w mechanizmie obronnym mała ilość
Leptyny to jest niewielka ilość tłuszczu, niewielka ilość energii. To jest nasz olbrzymi mechanizm ochronny, chroniący nas przed głodem i przed wydatkiem energetycznym. A ciąża jest olbrzymim wydatkiem energetycznym. Wszystko inne, które się dzieje z hormonami w anoreksji, jest absolutnie wtórną rzeczą. Przeciwstawnym do leptyny jest grelina. O grelinie jest bardzo dużo napisane. Grelina to jest takie białko produkowane przez komórki okładzinowe żołądka, który odpowiada oreksygeniczny peptyd za bardzo szybką odpowiedź, ale w tak zwanej równowadze krótkiej, szybkiej, natychmiastowej, energetycznej, bo jest to pierwszy peptyd, który się uwalnia, który się podnosi przy spożyciu pokarmu. Na kolejny układ, żeby było trudniej, endokannabinoidowy. Olbrzymi układ, bardzo ważny, to jest ta część naszej sfery związanej z jedzeniem, która jest związana z jego hedonistyczną częścią, czyli wielką przyjemnością, którą jest jedzenie. Proszę Państwa, niektórzy uważają, że w pewnym wieku jedzenie jest jedną z niewielu przyjemności, która nam pozostała. I ten endokannabinowy układ, EKAN, to jest również szlak oreksygeniczny, alternatywny do klasycznego, tego związanego z neuropeptydem Y, ale zwróćcie uwagę, obydwa znajdują się pod kontrolą leptyny, czyli jej znaczenie jest olbrzymie. Receptory, one są dwa, CB1 i CB2. CB2 nie zajmujemy się, bo one są w uzależnieniach rozpatrywane. CB1 zlokalizowany w układzie mezolimbicznym, czyli tak naprawdę przechodzimy do sedna, że zaburzenia odżywiania łączą się również z emocjami. Tak, z czynnikami nagradzającymi, tylko co jest czynnikiem nagradzającym w jadłowstręcie psychicznym? Spróbuję się do tego odnieść. Endokannabinoidy zwiększają łaknienie, bo potęgują nagradzające, wzmacniają działanie pokarmu, a to jest związane już absolutnie z neuroprzekaźnictwem dopaminergicznym i z tym się wszyscy zgadzamy. Zresztą, proszę Państwa, w tym mechanizmie jest zresztą otyłość metaboliczna poneuroleptykowa. To wszyscy wiemy, to jest zupełnie inny problem, olbrzymi problem dla nas psychiatrów, dla pacjentów, którzy muszą być leczeni. I hipoteza nagrody. Według w hipotezie nagrody glikokortykoidy, a dokładnie zwiększenie ich stężenia, wywołuje zwiększenie kortykotropin releasing factor, aktywuje przysadkę nadnercza w efekcie głodzenia, ale również w efekcie wysiłku fizycznego. Obydwa te czynniki mają miejsce w jadłowstręcie psychicznym. Między nimi jest sprzężenie zwrotne. Towarzyszy uczucie przyjemności, a uczucie przyjemności tworzy błędne koło, bo jest dodatnim czynnikiem wzmacniającym pewnego procesu. Teraz mózgowe substraty przyjemności czy awersji i rozumienie tych procesów to jest jak gdyby początek drogi do rozumienia wpływu pokarmu jako nagrody na zachowania jedzeniowe. Doskonale jest to uzasadnione w uzależnieniach, ale anoreksja nie jest prostym uzależnieniem i nie można tego bezpośrednio przełożyć, bo przyjemność jest połączona z dwoma innymi stanami emocjonalnymi, z lubieniem i chceniem. Nagroda jest zawsze sumą lubienia i chcenia. Lubienie jest przyjemnością, ale jest stanem afektywnym, jest pewną emocją. Tak, natomiast chcenie to jest proces, który jest generowany. Nie jesteśmy głodni, tak, ale widzimy smakowite, przyrządzone pokarmy, czujemy ich zapach, od razu mamy na drodze
no poza nami, tak, wegetatywnej, wzmożone wydzielanie śliny, chce nam się jeść, to jest zupełnie co innego. Nie ma nagrody bez chcenia, ale w pełni muszą być te dwa czynniki spełnione. Jak to jest w zaburzeniach odżywiania? W otyłości na pewno jest dysfunkcja nagrody jako przyczyna. I to my wiemy, to jest na przykład jedną z dróg jest patologiczna nadaktywacja i endokannabinoidowego układu i opioidów, czyli ośrodków przyjemności. Nieprawidłowe sprzężenie natomiast zwrotne sygnałów fizjologicznych zmienione przez albo napady jedzeniowe, czyli w bulimii, albo w postaci bulimicznej, albo wstrętu, albo przeciwwagę zachowania anorektyczne. To jest również indukcja, ale dysfunkcji nagrody. Wtedy niejedzenie staje się nagrodą i stanowi przyjemność. Dlaczego tak się dzieje? Zaraz wytłumaczę. Prawidłową odporność, może być prawidłowa odporność nagrody mózgowej, a na przykład przyczyna jest zupełnie gdzie indziej, a celem organizmu jest utrzymanie homeostazy. I proszę Państwa, otyłość, najnowsze badania, które mówią o tak zwanej sensytyzacji zachęt, czyli tak jak efekt kuli śniegowej, tak? Napady objadania się niestety są zdobyczą ewolucyjną, bo nasz mózg jest lepiej przystosowany do tego, żeby gromadzić, do tego, żeby się zabezpieczać, niż do tego, żeby nie jeść. To też jadłowstwo psychiczne, anoreksja jest zawsze walką chorej na początku z uczuciem głodu. I to nie jest tak, że nie odczuwają te pacjentki głodu. One z nim walczą i tą walkę wygrywają. Czasem kosztem życia. Proszę Państwa, wszyscy odchudzaliśmy się chociaż raz na sali? Wszyscy. Wszyscy wiemy, co to znaczy odchudzać się, jaki człowiek jest zły, wściekły na cały świat, jak sobie nie można poradzić. I efekt jojo występuje, to o czym pan profesor pięknie mówił, w tym efekcie sprzężenia zaburzeń hormonalnych, tak? Kiedy w pewnym momencie mamy taką obniżony poziom cukru, że jak się nie najemy, to koniec świata, tak? To coś nam się stanie. I dlatego między innymi insulina, a jeszcze IGF-1 jest tak bardzo związany z tym zjawiskiem, on jest w tej chwili badany. Hipoteza lęku i nagrody w jadłowstręcie. Proszę Państwa, ta hipoteza lęku jest bardzo aktualna, bo w objawach osiowych anoreksji psychicznej jest lęk przed przytyciem i lęk przed zmianą swojego ciała. To jest trzeci punkt klasyfikacji ICD-10. I jak to jest? Według tej hipotezy, która wyjaśnia anoreksję, u osób w czasie jedzenia dochodzi do zwiększego wydzielania CRH, glikokortykoidów, a to aktywuje oś nadnerczową. Jedzenie stymuluje w tej krótkiej drodze uwalnianie cholecystokininy, czyli jakikolwiek pokarm idzie do żołądka, rozciąganie ścian żołądka, cholecystokinina wysyła sygnał do ośrodkowego układu nerwowego o sytości. To pobudza wydzielanie CRH. CRH, kortykoliberyna, kortykotropina, nasila poczucie lęku, hamuje pobieranie pokarmu. Czyli według hipotezy nagrody glikokortykoidy są bodźcem wzmacniającym, dodatnim, powodującym stany euforii, czyli odwrócenie pojęcia nagrody, zredukowanie pobierania pokarmu, wysiłek fizyczny, którym zawsze towarzyszy podwyższony poziom glikokortykoidów, są bodźcami wtórnymi, ale niestety w anoreksji wywierają efekt nagradzający, powodując błędne koło. Jak to jest z przyczyną braku miesiączki u dziewcząt z anoreksją psychiczną?
Badania, które mówią, to jest około 1/3 do 1/2 pacjentek następuje zatrzymanie miesiączki przed znaczącym spadkiem masy ciała. Jakie są przyczyny? Ja nie będę omawiać, bo jestem w gronie wybitnych endokrynologów, ginekologów. Nie czuję się, proszę Państwa, na tyle silna, żeby na ten temat się wypowiadać. Kluczowym, tak jak mówiłam, jest zmniejszenie wydzielania leptyny na bardzo różnych drogach, wszystkich trzech drogach hormonalnych. Te restrykcje pokarmowe korelują również z obniżonym wydzielaniem IGF-1. To koreluje z obniżonym stężeniem leptyny w mechanizmie, który jest zupełnie inny niż restrykcje pokarmowe. Nie wiemy jakie, ale ten egzamin z czynnikiem IGF-1, czyli insulinopodobnym pierwszym, ma na pewno związek z leptyną. Nie wiemy jaki. To jest jeszcze przyszłość, na który trzeba się pochylić. Następną rzeczą, proszę Państwa, body mass index. No, body mass index jest bardzo ważnym parametrem, który my oznaczamy. I norma to jest od 20 do 26 albo od 19 do 25 kg na metr kwadratowy. Wszystko to, co jest między 15 i 19,9 jest wychudzeniem, poniżej 15 jest wyniszczeniem. Pacjentki, które trafiają do nas do kliniki, bardzo często, uważajcie Państwo, mają body mass index na poziomie 11. I my, jeżeli taka pacjentka przychodzi, to my nie zaczynamy od wielkiego leczenia psychoterapeutycznego. My walczymy o jej życie. Walczymy z powikłaniami choroby głodowej na każdym poziomie. I wierzcie mi, my się nie zastanawiamy, czy ona miesiączkuje, czy nie miesiączkuje, tylko walczymy o jej życie, o układ głównie sercowo-naczyniowy i o wielkie zaburzenia elektrolitowe, które zawsze towarzyszą w postaci bulimicznej. Natomiast i co, jak to jest, że to ten body mass index jest taki niski? No, po pierwsze niejedzenie, a po drugie intensywne ćwiczenia fizyczne. Proszę Państwa, to nie tylko anorektyczki mają niższy body mass index, ale są aprobowane zawody przespołeczne. Tancerki baletowe, aktorki, sportsmenki, show biznes, który na to jest nastawiony i tam być fit, to znaczy, że być ok. Muszę Państwu powiedzieć, że jest takie jeszcze zjawisko, na pewno słyszeliście proana, proanoreksji, propagującą szczupłą sylwetkę w sieci. Wszyscy wiemy, kto to jest Oprah Winfrey, prawda? Ikona mediów w Stanach Zjednoczonych. Ona kilka lat temu włączyła się do tego ruchu. Proana niestety odniosła porażkę. Jeżeli ktoś nie wie, jak się odchudzać, a anorektyczki do tego dążą, wejdą na stronę Proana, których nie jesteśmy w stanie zablokować. Wszystkie towarzystwa psychiatryczne, psychoterapeutyczne się bardzo tak skonsolidowały. Niestety tu wygrał doktor Google i internet i tam się można świetnie nauczyć. Tam jest dekalog Proana, jak oszukiwać, co robić, żeby nie tyć i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to olbrzymi problem narastający. To, co muszę powiedzieć jeszcze, proszę Państwa, jak my praktycznie patrzymy. Jeżeli jest pacjentka, która nie miesiączkuje i zawsze zapytamy, przy jakiej wadze utraciła miesiączkę. I nie jest to tyle ważne, żeby tą wagę zrobić sprzed utraty miesiączki. To, co jest olbrzymim problemem u tych dziewcząt, to jest utrzymanie wagi na stałym poziomie. To nie może być waga, która się pikowo zmienia, a to jest charakterystyczne w jadłowstręcie. Bo nawet jeżeli osiągną wagę, tak, to nie jest to choroba, którą my leczymy raz na całe życie.
są w niej nawroty i taka statystyki mówią, że tylko 1/4 dziewcząt jest się w stanie wyleczyć. 1/3 wraca do nas cały czas. Są wzloty i upadki, a część z nich niestety choruje całe życie. Przywrócenie miesiączki, należnej masy ciała, zobaczcie Państwo, u 90% należnej masy ciała, 90% uznanej za prawidłową wagę, tylko od 6 do 44% nadal nie miesiączkuje. Dlaczego? Nie potrafię Państwu powiedzieć. Myślę, że to jest wtórne zaburzenie osi i to nie tylko osi gonadalnej, ale również osi tarczycowej, której i w ogóle zaburzeń, jeżeli chodzi o gruczoł tarczowy, to nie dotyczy tylko jadłowstrętu. To dotyczy wszystkich innych zaburzeń, jest bardzo dużo i my w klinice robimy obligatoryjnie hormony całego szlaku tarczycowego we wszystkich zaburzeniach u młodych ludzi. Istotne określenie docelowej masy ciała i to, o czym mówią w tej mówi literatura, że największe znaczenie ma procent tkanki tłuszczowej. Tkanki tłuszczowej, czyli tak naprawdę siedliska produkcji leptyny. Jesteśmy w punkcie wyjścia. I jeżeli ten procent tkanki tłuszczowej jest większy niż 24,4%, to daje powrót miesiączki. Jeżeli niższy, to nie. I uważa się, że takie progowe to jest 18% tkanki tłuszczowej. Poniżej tej wartości na pewno miesiączka nie wróci. To strasznie trudno utrzymać taką, utrzymać ten procent. Takie badanie też pokazało, że być może powrót miesiączki mieć miejsce dopiero wtedy, jeżeli waga jest o co najmniej 2 kg wyższa od tej, przy której nastąpiła utrata miesiączki. Proszę Państwa, to jest potwornie trudne tak rozmawiać z pacjentką anorektyczną. Proszę pamiętać, że 60% tych pacjentek, które zaczęły się odchudzać, nie miały body mass index w ogóle normalnego. My rozpoznajemy, biorąc pod uwagę body mass index jadłowstręt psychiczny, kiedy on jest mniejszy bądź równy 17,5. A przychodzą pacjentki, my największą jej wagę obliczamy i okazuje się, że jej największy body mass index w ciągu życia był 18,5. I nie ma mowy, żeby doszła do wagi powyżej tego progu, przy którym była. To są wszystko, nie będę się do tego odnosić. To jest wszystko, proszę Państwa, będzie moja prezentacja zamieszczona. Też nie będę, tak jak mówię, nie czuję się na siłach, żeby z Państwem mówić, jak leczyć. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to i myślę, że to należy sobie zapamiętać, że kobiety, które chorowały na jadłowstręt psychiczny, na anoreksję psychiczną, nie muszą się bać zwiększonego ryzyka bezpłodności, ale warunkiem jest przywrócenie u nich prawidłowej masy ciała i powrót cykli owulacyjnych. I pytanie, czy w takim razie wkraczać z hormonoterapią? Tak jest, zgadzam się absolutnie. Uważam, że nie żadna hormonoterapia zastępcza. Najpierw walczymy o powrót masy ciała i wszystko inne się samo wyrówna, co jest bardzo trudne. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.